Wiadomo, że w każdym procesie twórczym najważniejsze jest to, żeby artysta wyposażył swoje dzieło w duszę. Wszystkie rzeczy, których dotknie się Magda Gessler, mają właśnie tę duszę, czyli sprawiają to, że wszystko, czego się tchnie, jest niepowtarzalne, ma wyjątkową atmosferę. Jest to atmosfera smaku, atmosfera wizualna, czyli tego, co nas otacza. To jest to coś, co sprawia, że czujemy się, jakbyśmy byli w czymś wyjątkowym. I akurat Magda Gessler właśnie nadaje rzeczom, których się tchnie, to coś. Ja jako aktorka wiem o tym najlepiej, że artysta powinien mieć duszę. I tutaj tak jest, w Fukierze tak jest i we wszystkich miejscach, których Magda Gessler dotknie.